To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo każda firma rekrutuje inaczej. Ja nie mogę wam powiedzieć, co będzie w innych firmach, ale mogę wam powiedzieć, o co ja pytam osoby, które są dopiero zaczynają swoją przygodę, są juniorami. Po pierwsze, podstawy programowania. Takie standardowe pytanie, które już mi powie, czy rozumiecie, o co chodzi, to jest, czym się różni klasa od obiektu. Później pytam się o filary programowania obiektowego i zaznaczam, nigdy mi nie chodzi o teorię, zawsze mi zależy na tym, jak powiecie to własnymi słowami. Jeśli chodzi o Selenium, to po pierwsze jest pytanie, jak szukamy elementów, jakie mamy rodzaje strategii znajdowania tych elementów i także, jak sobie radzimy z oczekiwaniem na te elementy. Pytań jest wiele więcej, ale moim zdaniem to są te, które potrafią mi powiedzieć, czy coś potraficie, czy w ogóle jest sens kontynuować tę rozmowę. Gdy to wszystko przejdziesz, najprawdopodobniej poproszę Cię o napisanie prostego algorytmu. Wiem, że to bywa stresujące, ale mi zależy, żeby zobaczyć, jak Ty myślisz. Oczywiście to są rzeczy, które praktycznie każdy kurs Selenium, każda książka na temat programowania Wam wyjaśni, więc wystarczy po prostu sobie to odświeżyć.